Siema ziemniaczki, teraz krótkie, szybkie info na temat jakby tego wszystkiego, co się będzie działo w grudniu. Oczywiście rzucamy w kąt wszystkie plany, nieplany, rozpisywanie po kalendarzach, bo już wiem, że ja się w tym nie odnajduję. Generalnie jakby to, że widzimy tutaj mojego śpiącego Simselfa, nawiązuje właśnie do tego, że mój content był długo uśpiony i teraz niestety też pozostaje w takim półśnie, ponieważ mój laptop dogorywa. Jest już na granicy, nawet granie w Simsy powoduje już problemy, więc wszystkie Sims 4, streamowanie, DBD, cokolwiek, to wszystko odpada. Jestem uwiązana do Simsów 2, które tak czy siak mogą się nie odpalać, wywalać i niszczyć mi nagrania. Tak samo jak sam laptop się może w trakcie nagrywania, to się działo i działo na przykład na nagraniach cało, tak jakby wyłączać, w sensie, że odłącza mi się monitor w pewien sposób od laptopa. Jest po prostu czarny ekran, którego się nie da pozbyć inaczej niż wyłączając komputer, czyli wtedy tracę całe nagranie, także jestem troszeczkę dobita, bo nie taki był plan, miał wszystko ruszyć z buta, miałam tyle pomysłów, jestem troszeczkę tak, ale poradzimy sobie, ogarniemy to, tylko żebyście mieli to na uwadze, jak na przykład będziecie pytać o takie otomany, o handby wziąć, o cokolwiek, że ja jestem... Mam bardzo limitowane opcje, o tak powiedzmy, mam bardzo limitowane opcje i nawet to, czy Sims 2 się będzie pojawiać, stoi na krawędzi, ale ja dołożę wszelkich starań, nie pójdę znowu na urlop, krótką emeryturę, cokolwiek, także na pewno możecie się spodziewać, że po powrocie, w sensie oprócz tych dwóch premier 6 grudnia, o których mówiliśmy, dostaniecie wideo z Xao, o którym mówiłam na Facebooku, że będziemy tam sobie grać w Sims 4, jest jeden odcinek. Drugiego mam materiał, więc jak go edytuję, to mam w sumie dwa, więc tak, żeby ktoś nie był ewentualnie zdziwiony, jest już wcześniej nagrany, więc tam sobie robimy swoje głupotki. I ja mam jeszcze nagrane poza tym dwa albo jedno wideo, w tej chwili nie pamiętam, które się pojawi też w niedługim czasie potem, także... Kilka wideo już jest gotowych, także tylko czekajcie, ja wam dziękuję za, też w sumie nie wiem, czy takie coś jak to powinniście lajkować, ale dziękuję, że wysłuchaliście tej informacji, mam nadzieję, że coś z tego wyciągnęliście i do ziemniaczenia! Kiedy życie daje w kość, zbiera w tobie złość, obejrzy se ziemniaka, zabawna z niej pokraka i mówi o sobie w trzeciej osobie i nie umie rymować, ale serio jest zabawna, więc polecam ją obczaić, w sensie mnie.